Dzień dobry, jestem Franek Zaranek z pierwszej klasy. Będę dzisiaj robił eksperyment, gdzie jest potrzebny do tego łyżka, dwa talerzyki, miska szklana, plastikowa butelka, szklana butelka, dwa naczynia szklane, jedna plastikowy pojemnik, waga i octan sodu. Substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna, gdy kryteriów system GHS. Jest nam też potrzebny garnek, gdzie będziemy gotować wodę. Teraz odmierzam octan sodu. Będę wlewał 200 ml wody do garnka. I w czasie gotowania będziemy wrzucać octan sodu. Tyle wystarczy? Czy jeszcze? Aż cieć będzie przezroczysta, można jeszcze wrzucać i mieszać. Zawrzucić? Może trochę zostawić. I teraz będę tak mieszał, aż te kostki, octan sodu będzie przezroczysta. I wtedy wlejemy do wysokiego naczynia. Dobra, chyba wystarczy nam. Teraz będę przelewał do wysokiego naczynia. I co teraz? Przykrywamy chyba talerzykiem. Tak odwrotnie, żeby powietrze nie doszło. Trochę bardziej, żeby nie spadł talerzyk do przodu. I pozostawiamy do ostygnięcia? Tak. Panie Franciszku? Tak. Okej. Przyjęliśmy roztwór do szklanej butelki i do szklanego naczynia. Czekamy, aż wystygnie. Dzień dobry, witamy po przerwie.
Franio, opowiedz, co robisz. Teraz będziemy tworzyć kryształy małe. Franuś, co stworzyłeś? Stworzyłam lód. Wow, niesamowite. Gratuluję Ci, to Twój pierwszy eksperyment. Super. Możemy z góry zobaczyć śnieg? Wow. Jest bardzo ciepłe. Chociaż było, jak my to robiliśmy, to było zimne. Teraz patrz. Przyniosłem kostki z zamrażarki i lodu i będę teraz wlewał tą miksturę, żeby powstała góra lodowa. I nie wolno tym trząść, nie? I tak trzeba powoli wlewać. Takim małym strumieniem chyba, nie? Pionowo, żeby rosło. Wow, Franio, jesteś prawdziwym magikiem. Prawdziwa góra lodowa. Aż musisz butelkę wziąć do góry. A my dzisiaj mamy swojego własnego bałwana. Bardzo się cieszę, pozdrawiam. Te eksperymenty są dość proste, wystarczy od stan sodu. Pozdrawiam wszystkich, miłej zabawy, zachęcam do niego robienia.